Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku historycznym mkniemy do roku 1999, kiedy to wybuchła mania technologii WAP i pojawił się pierwszy wapofon Nokia 7110. Telefon ten miał swą premierę w 1999 roku na targach MWC, które wówczas odbywały się jeszcze w Cannes. Skradł bardzo wiele zainteresowania. Dlaczego? Miał bardzo dużo nowatorskich, ciekawych rozwiązań technologicznych. Pierwszą rzecz już widzicie, duży wyświetlacz. Tak, to był duży wyświetlacz graficzny, na tamte czasy wypas. Potrafił on już wyświetlać proste, monochromatyczne grafiki w rozdzielczości 96x65 pikseli. Na tamte czasy to był sztos, można nawet było sobie obrazki oglądać. Oczywiście bardziej się trzeba było domyślać, co jest na ekranie, niż faktycznie oglądać. No ale była już jakaś tam grafika. Wąż, gra, kultowa gra Nokii wszedł na zupełnie nowy poziom dzięki temu wyświetlaczowi. Następną rzeczą, która wyróżniała ten telefon, był kolor. On zmieniał się zależnie pod kątem, pod jakim padało nań światło. Można to było nazywać kameleonem, chociaż nie była to oficjalna nazwa. No i następną rzecz, którą widzimy, to klapeczka zasłaniająca klawiaturę numeryczną. Ten telefon akurat nosi branding plusa, niemniej był również bez tego znaczka tutaj gładki. No i z tą klapką wiąże się taka ciekawa historia, że miała ona mechanizm uwalniający ją. Za naciśnięciem tego guziczka z tyłu klapka się otwierała i na przykład za jej pomocą można było odebrać połączenie, nie dotykając klawiaturki. No ale niestety mechanizm ten był zawodny. Zobaczcie, nawet w moim egzemplarzu działa to tak sobie. Ta klapka powinna się szybko odsunąć maksymalnie, a tu jej trzeba troszeczkę jednak pomagać już. No niemniej nadal to działa. I tu mała ciekawostka. To ma przypominać kultowego banana z Matrixa. A żeby było zabawniej, banan takiego fajnego mechanizmu nie miał. Tam klapkę się odchylało ręcznie, a tutaj proszę, jaka technika. Następną niecodziennością tego telefonu jest rolka do nawigacji po menu. Rolka ta na początku była bardzo lubiana przez użytkowników, bo rzeczywiście można powiedzieć, że trochę ułatwiała nawigację po menu. Można się nią było poruszać góra-dół oraz naciskając ją wybierać jakąś tam opcję. Niestety okazało się, że ten mechanizm jest kolejną zawodną rzeczą w tym telefonie. Bardzo szybko tam wnikały zanieczyszczenia i to przestawało działać pewnie. Zdarzało się, że przewijaliśmy menu i przeskakiwaliśmy o więcej linijek niż chcieliśmy, albo wręcz przeciwnie, o mniej linijek niż chcieliśmy. Pewnie właśnie dlatego w żadnym innym telefonie Nokii już to się nie pojawiło. Samo urządzenie, jak widzicie, było stosunkowo duże jak na tamte czasy, ale dosyć poręczne. Co ciekawe, na przykład pasowały tu baterie od innych modeli Nokii, na przykład od w sumie pokrewnej biznesowej 6110. Można było mieć tą baterię trochę grubszą, trochę cieńszą i oczywiście w tym momencie większą, mniejszą. Zależnie od tego, co potrzebowaliśmy. Jak ktoś chciał lżejszego, mniejszego telefonu, kładł sobie mniejszą baterię. Jak ktoś potrzebował, jadąc w podróż, żeby mu telefon z tydzień pochodził, to kupował tą pojemniejszą baterię i sobie zakładał. To był telefon biznesowy, podobnie zresztą jak wspomniana 6110, którą też Wam kiedyś pokażę. Miał zatem parę rozwiązań przydatnych biznesmenom, jak chociażby bardzo pojemną na tamte czasy książkę telefoniczną mieszczącą 1000 kontaktów. Miała też IRDĘ, czyli możliwość przesyłania danych poprzez podczerwień. I teraz uwaga dla tych, co nie wiedzą, to nie jest taka podczerwień, jak mamy teraz w niektórych telefonach do sterowania, dajmy na to telewizory. Tym się przesyłało dane. Można było na przykład wysłać obrazek z jednej takiej Nokii na drugą Nokię. Trwało to długo. Oczywiście telefony musiały się wzajemnie widzieć i być we w miarę bliskiej odległości od siebie. Ba, powiem więcej. Taka IRDA występowała też w laptopach i można było, kładąc telefon w pobliżu laptopa, tak żeby urządzenia się wzajemnie widziały, można było sobie korzystać z internetu z telefonem w roli modemu. Ale na wstępie powiedziałem Wam, że ten telefon obsługiwał WAP. W ogóle co to był ten WAP? Moi drodzy, WAP to był uproszczony bardzo internet, przeznaczony właśnie dla takich komórek. Wtedy nie było jeszcze smartfonów, nie było dużych, kolorowych wyświetlaczy, więc ten internet musiał zostać uproszczony do postaci takiej, która była sprawna na tym ekranie. WAP w swojej początkowej fazie nie pozwalał na pokazywanie kolorowych obrazków, były czarno-białe. WAP był ograniczony do prostego formatowania tekstu, po prostu się przewijało stronkę na ekranie i do tego właśnie między innymi była ta rolka. Generalnie był to taki odłam internetu, można powiedzieć, dla
wczesnych telefonów. Dlaczego zniknął? No sami rozumiecie, dlaczego pojawiły się smartfony, więc VAP już nie był potrzebny. A jako ciekawostkę powiem wam, że my, MGSM, też kiedyś robiliśmy VAP-a. Pamiętacie może portal mobilenet.pl? Ktoś pamięta? Ktoś to oglądał? No, to ja miałem zaszczyt to prowadzić, jakby ktoś nie wiedział. No ale to są czasy już mocno zamierzchłe, to był początek lat 2000, ale potem już się pojawiać zaczęły smartfony i z prawdziwym internetem. No i to się rozmyło i takie telefony jak Nokia 7110 przeszły niestety do historii. Dlaczego mówię niestety? Pokażcie mi smartfon, który po 24 latach od zakupu włączy się i do tego jeszcze będzie jakiś czas działał. Nie będzie musiał mieć stale podpiętej ładowarki, bo bateria będzie w takim stanie i całe urządzenie będzie w takim stanie, że da się z niego jeszcze normalnie korzystać. I w zasadzie pozostaje mi tylko życzyć, żeby wasze smartfony okazały się tak solidne i trwałe jak te starodawne Nokie, które przyznaję, wspominam z wielkim rozrzewnieniem i z wielką nostalgią. A wy